Państwo, otwieram konferencję inaugurującą 15. Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych. 20 i 21 września w Tuchowie odbyło się 15. Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych. Spotkanie zainaugurowano w sali widowiskowej międzynarodową konferencją pod tytułem 100 lat Europy w kontekście historycznym, wymiarze regionalnym i lokalnym oraz 10 lat rozszerzenia Unii Europejskiej i 15 lat międzynarodowych spotkań w Tuchowie. Podczas konferencji naszych partnerów reprezentowali Jana Kuzarowa z Detwy, Zinaida Szykula z Baraniwki, Gerhard Meiser z Illingen, Kis Edith z Martwy, Marinescu Dimitru Stauti Magerausz, Colette Martin Chabert z Saint-Jean-de-Bray i Rostistial Kostial z Mikulowa. Gospodarzami konferencji byli burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona. Początkowo tematyka konferencji dotyczyła obchodzonych jubileuszy, jednak z czasem zmieniła się w dyskusję o aktualnej sytuacji na Ukrainie. Zinaida Szykula z Baraniwki przedstawiła warunki i nastroje panujące w jej kraju. Konferencję zakończył program poetycki przygotowany przez doktora Andrzeja Mężyka. W tym dniu w Muzeum Miejskim w Tuchowie otwarta została wystawa pod tytułem Nekropolie na froncie wschodnim z I wojny światowej. Odbyła się także promocja książki doktora Andrzeja Mężyka pod tytułem Tuchów i okolica w ogniu wojny światowej 1914-1915. Dzień zakończył koncert zespołu Pokolenia, po którym na scenie pojawiła się oczekiwana gwiazda wieczoru, Jacek Wójcicki. Jeden wiózł, Boże, jaką żegnał ją pieśnią, pieśnią, taki drostny kos, aż krzyczały planty czereśnią w tę zimową noc. Boże, jaką żegnał ją pieśnią, wieszcząc jej sukienki brzeg, tylko czemu tak wcześnie ten łabędzi śpiew? W niedzielę uroczystości upamiętniające ofiary I wojny światowej na cmentarzu nr 185 w Lichwinie ze względu na złe warunki atmosferyczne odbyły się w kościele parafialnym z udziałem miast partnerskich i delegacji austriackiego Czarnego Krzyża. Po południu w amfiteatrze w Tuchowie koncertowały Sanktuaryjna Orkiestra Dęta z Tuchowa, Zespół Wokalny Atria z Domu Kultury w Tuchowie oraz Parafialna Orkiestra Dęta z Siedlisk. Zaprezentowała się również grupa taneczna i wokalno-instrumentalna z Detwy na Słowacji. Wieczorem wystąpił zespół The Ukrainian Folk, a spotkanie zakończyła biesiada taneczna. Września w Domu Kultury w Tuchowie odbyło się spotkanie literackie w ramach 24. Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Imprezę prowadził Andrzej Grabowski, organizator tejże imprezy. Zaproszeni goście z Polski, Ukrainy, Rosji i Wietnamu prezentowali swoje wiersze. Oprawę muzyczną koncertu zapewnili zespół Ostatnia Wieczerza w karczmie przeznaczonej do rozbiórki oraz artyści z Ukrainy, którzy zaprezentowali poezję śpiewaną. 24. Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka jest projektem, który realizowany był w kilku miastach Polski i Ukrainy z zaangażowaniem samorządów terytorialnych instytucji kultury.
Khăn khô chờ gió sương mai, nhiều khi ta là lá cỏ đung đưa dưới ngọn gió trời. Nhiều khi ta là lá cỏ nặng nhau dưới dấu chân người.